Siema, tu Bartek. Chciałem dzisiaj pogadać o darmowym tuningu małych silników z pojemnością 125 cm w małych motorkach jak Romet, Junak, Lexmoto, Benelli, Yamaha i inne podobne. Jak widzicie za mną, tam gdzieś jest filmik taki zapętlony o moim motorku. Ostatnio szukałem informacji, czy to można odblokować, czy można to stuningować i tym podobne. I pewnie też my w Twoim motocyklu chciałbyś coś pogrzebać, coś zrobić, stuningować, dodać mocy czy ściągnąć jakieś blokady. Widziałem na YouTubie jest jeden gościu, który sprzedaje motocykle i on się strasznie chwali, że tuningują te motocykle i robią na przykład z Junaka, który ma 11 czy 12 koni, tuningują tak, że ma on tych koni 13. Spoko, jeden koń więcej jest fajnie, ale jeśli ludzie płacą za to po 1000 złotych, a on używa darmowych programów, to ja się pytam tak faktycznie, po co ci taki, taka usługa, za którą płacisz, skoro prawdopodobnie to samo, sam możesz zrobić tym programem, który ci zaraz pokażę i zaoszczędzić nie że pieniądze i w ogóle mieć frajdę z tego, że samemu się coś zrobiło. W silnikach Yamahy 125 cm3, zaworowych na dwóch wałkach, Yamaha na dzień dobry daje 15 koni do użytku. Takie 4 takty można odblokować, chyba nawet u producenta w salonie, do 23 koni. I to nadal jest ten sam silnik, ten sam komputer, wszystko. Wystarczy u nich przeciąć jeden kabel. I odblokować dolot powietrza do silnika, i to powoduje, że na przykład w takich pitbajkach WR125X z 15 koni legalnych, bo to jest 11 kW, odblokowujemy i mamy 23 konie. Więc nagrywam ten filmik, żeby przekazać wszystkie informacje, które ostatnio wyszukałem. I udowodnić ludziom, że jeśli masz motocykl 125 cm3, to jest on zablokowany według prawa do 11 kW maksymalnie mocy. I wtedy możesz jeździć w Polsce na kategorię B prawo jazdy, a w Anglii na takie CBT, czyli uczysz się zanim zdasz prawo jazdy na, na pełne A, czy A1, czy A2 itd. Więc w dzisiejszych czasach motocykl, który ma 125 cm3, powinien być y, zablokowany, żeby tej mocy nie przekroczyć. Do tego jeszcze dochodzą sytuacje takie, że ten motocykl musi być. Y, Eko-friendly, bo to jest Euro 5. Takich motorów Euro 4 już w Anglii sprzedawać podobno nie można, dlatego mój jest e Euro 5. I okazuje się, że mój ma 13,8 konia, i to wydaje się, że y, powinien fajnie śmigać. No, ja mam 107 ko y, nie koni tylko. 107 kg wagi, więc to trochę obciąża ten motor, jako że nie potrafi jakoś szybko się rozwijać. Ale jeśli popatrzysz na internetach, na przykład jest, jak on się nazywał SR4, to było no w każdym razie też 125. Jak to pięknie śmiga, gościu leci do 120 km bez problemu? Zajmuje mu to 20 sekund na rozwinięcie takiej prędkości. Oczywiście są silniki 8, nie 8 zaworowe, tylko dwuzaworowe, które zbudowane są tak, że z nich za bardzo nie da się rozwinąć jakiejś większej mocy. Natomiast jeśli poszukasz sobie Honda Grom, lub podobny do tego motocykle, one mają ten taki w płaszczyźnie horyzontalnej tłok ustawiony, i ten motocykl ma 8 koni, czy coś takiego jak jest nowy, znowu 105, a potrafią z niego wydusić 20 koni, tylko że tam chodzi o planowanie głowicy, inny wałek, inny ten komputer pokładowy, czy ten komputer silnika. I to powoduje, że ten motor zamienia się w taką małą bestię. I tak samo na filmikach pokazują, według GPS-u, do 70 mil na godzinę, do 120 na godzinę kilometrów, taki, taki pojazd się może rozpędzać. Więc, już wam pokazuję, co można zrobić. Ten komputer, który pokazuję, jest bardzo popularny w tych motorach i ma tutaj u góry naklejkę, gdzie pisze MT05.2. Jest to jeden z najpopularniejszych z tych starszych komputerów, które są jeszcze w różnych modelach montowane. Natomiast moim już jest .3, czyli on już nie jest tak popularny, bo jest nowy, jest nowy procesor i tak dalej. I ten komputer, który widzicie, da się modyfikować w lewo, w prawo bez problemu. Kupujecie normalny kabel KKL, taki jak były do Volkswagenów, do, do takich, z tych starszych samochodów na OBD2. Podłączacie przez USB do swojego laptopa i tutaj wchodzicie na stronę internetową, którą macie tutaj pokazaną. Będzie też link poniżej. Możecie sobie przetłumaczyć na, na polski, tylko trzeba wybrać i nacisnąć Translate i Strona internetowa jest pięknie opisana, wszystko po kolei, jak on to zrobił, z czym to się je, są różne dane, kable, jego przemyślenia, propozycje i w ogóle na temat tego komputera i lub innych podobnych, bo on tutaj wymienia, które komputery można flashować, których nie. I tutaj gdzieś były tabelki. No, trzeba sobie to przeglądać, przeczytać, zapoznać się i, i ściągnąć program, który jest chyba tutaj na dole. Gdzieś tutaj jest download i można sobie ten program za darmo ściągnąć, tutaj jest wersja 4.9 na dzień dzisiejszy. Pisał tutaj również o tym co ja mam i napisał tutaj, że to jest że już nie produkują produkują.2 to jest stary procesor i MT05.3 to już jest Euro 5 na kanbasie. I tu jest w ogóle już 32-bitowy procesor, I to, i to wymaga całej pracy, którą zrobił na MT02. Na kompletnie od nowa bo musiał wszystko zacząć, żeby ten program z tym komputerem nowym działał. Nie zamieniałbym, nie podmieniałbym MT05.3 na wcześniejszy, bo to jest w ogóle inna historia. I tutaj po prostu Wam pokazuję, że możecie sobie to ściągnąć i taki program uruchomić na własnym laptopie. Możecie sobie. Różne opcje, już Wam pokażę, w swoim motorze pozmieniać, o ile właśnie ten, ten Wasz motor ma komputer sterujący silnikiem, który ten software obsługuje. To jest wiadomka, ponieważ ja szukałem, znalazłem takie rzeczy i widzę, że jeszcze się tego nie da, aczkolwiek. Gościu ten Polak, który, który na YouTube różne filmiki pokazuje, że on takie rzeczy robi, on twierdzi, bo się z nim kontaktowałem, że jest w stanie, że jest w stanie taki, że jest w stanie taki, taki komputer, który ja mam ogarnąć i to będzie kosztowało chyba 900-800 zł za samo sflaszowanie i ja się zastanawiam po prostu, czy to jest sens, bo, bo to jest 800 zł wywalone do kosza i on mówi, że wysyłam tylko sam komputer. Więc i, i znalazłem jeszcze jednego gościa w, w Irlandii Północnej, który też mówi, że jest w stanie to odblokować, pobawić się z tym i 10% mocy, więcej. Ale znowu ja myślę, że jest kwestia tylko czasu, czy też znowu znalezienia nowej informacji na temat jak flashować, jak się połączyć z tym nowym komputerem i też będę mógł takiego software'u używać, żeby sobie różne rzeczy poustawiać i pozmieniać, czy w to coś w stylu. Więc jeśli masz taki mały motorek, jeśli nie boisz się takich kombinacji, to wszystko tu masz podane na talerzu. Zwykły kabel, taki niebieski KKL, ten program Hat Hacker. A jeszcze przejściówka z OBD2 z tej szerokiej złączki, na ten, który masz w motorku. No to Allegro czy AliExpress sobie zamawiasz. I się bawisz. Pozdrawiam.